Kaczyński chce odzyskać władzę, najnowszy sondaż mu się nie spodoba. Po prawie 2 miesiącach od wyborów parlamentarnych rośnie poparcie dla PiS, wynika z sondażu pracowni United Service dla Wirtualnej Polski. Jednak w przeliczeniu tego rezultatu na mandaty w Sejmie, partia Jarosława Kaczyńskiego miałaby ich mniej niż obecnie. PiS od 15 października przyzwyczaja się do utraty władzy na rzecz nowej sejmowej większości. Wszystko wskazuje na to, że już w poniedziałek na szefa rządu w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym zostanie wybrany przez Sejm Donald Tusk. Jak wynika z sondażu pracowni United Service dla Wirtualnej Polski, PiS nie ma jednak powodów do zmartwień, jeśli chodzi o poparcie. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 35,2% badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego sporo zyskuje, bo to wzrost poparcia o 3,9% w porównaniu z badaniem z listopada, napisał portal. Za PiS znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 28,8% ankietowanych, wzrost o 2,1%. Sondaż po wyborach. PiS zyskuje, Lewica i Konfederacja traci. Lista komitetów, które wprowadziłyby jeszcze swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu, w sondażu pokrywa się z wynikami wyborów z października. Trzecia droga może liczyć na 16%, wzrost o 1,6%, Lewica 10%, spadek o 0,4%, a Konfederacja 7,7%, spadek o 1,4%. Odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć udzieliło 2,3%, spadek o 3,6%. Projekcja tych wyników na podział mandatów w Sejmie nadal wypada niekorzystnie dla PiS. Jak wynika z kalkulacji profesor Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponad 35% poparcia dla PiS mogłoby przełożyć się na 182 mandaty, czyli o 12 mniej niż w tej kadencji Sejmu ma PiS, poinformowała WP. Z kolei koalicja Trzecia Droga Lewica mogłaby liczyć na 253 mandaty w niższej izbie parlamentu, czyli o 5 więcej niż obecnie. Deklarowana w sondażu frekwencja wynosi 65,7% ankietowanych. Badanie United Service dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAW i w dniach od 1 do 3 grudnia 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.